Witam was bardzo serdecznie, apostołowie, święte ziemie i kampania Archaniołem Imperium. Znajdujemy się w sytuacji, która jest, no, delikatnie mówiąc, nie do pozazdroszczenia. Na co też się sam świadomie zdecydowałem, pokonując tutaj zielonego smoka, który automatycznie odblokowuje przejście do tutaj czyhających już na moje życie demonów. Nie wiem, co też oni mają, ale tak, sądząc po tym, że mamy dopiero 29. turę, można stwierdzić, że no oni mogli coś na starcie mieć drugiego poziomu i tylko w tym wypadku te jednostki awansowałyby na trzeci poziom, no bo wynikałoby z tego, zdobywając 6% punktów doświadczenia na turę, no to oni co 17 by mieli poziom. Więc oni tutaj dwóch nawet poziomów by nie wbili. Pewnie jakiś tam gargulec marmurowy się już trafi, może jakiś moloch, może jakiś antypaladyn, nie, znaczy mroczny paladyn, jakiś tam pojedynczy się trafi. No i też nie wiem, jakie levele mają ci dowódcy, ale my mamy tutaj... Okej. Sytuacja teraz taka sobie, trzeba się tutaj powskrzeszać po pierwsze. To na pewno. No i co, użyjemy leczenia. No i trzeba użyć też mikstur, które tu mamy. Dobra, teraz tak, co z czarów? Mamy 725 many. Damy sobie na pewno świętą zbroję, żeby lepiej znosić te ataki. No, tak jak napisał w komentarzu Kutangens, że trochę na kozaka przybiłem się przez tego smoka i będzie się działo na początku odcinka, także no na pewno się będzie teraz działo. Także Diana Pajestka tutaj skomentowała poprzedni odcinek, w którym czeka właśnie na tym, który się teraz nagrywa. No i współczuję tego, że będzie tutaj trudna przeprawa. Zaraz się przekonam. Będę w to szedł. Zakładam, że oni może mają jakieś pojedyncze jednostki trzeciego poziomu, ale my sobie z tym damy radę. Mamy dobrego heala, mamy dobry pancerz, więc no powinno się to udać. Raczej nie sądzę, żeby mieli tam piekielników, którzy ładują po 60. Może demonolog jakiś się pojedynczy trafi, ale przy naszym pancerzu to nawet piekielnik tutaj nie zada tyle obrażeń, by patriarcha tego nie wyleczył. Także ja jestem w zasadzie spokojny o nasz los. Gorzej będzie, jeżeli tam czary jakieś wpadną za stówkę. No to wtedy będzie naprawdę przerąbane. Ale ja w to pójdę. Zaczynamy od tego pierwszego, później ten drugi pójdzie. Dwa razy przyspieszenie, więc się całej tej zgrai, mam nadzieję, pozbędziemy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Marmurowy gargulec. Berserker razy 2 i tej krezem. 40, tak naprawdę 20 zada. No to gargulca trzeba tutaj awalać. O, widzę, że trafianie to też taka niezbyt dobra broń. Dobra, można by rzec, że to jest pod kontrolą właściwie, bo już się uzdrawiamy do pełna. No i już nie mamy przeciwników, którzy walą nam w tylny rząd. W tylny rząd, nie tylny. To już jest bezpieczne. No taki, nie byłem na początku przekonany do posiadania healera jeszcze jednego, ale... O, no, gdzie tutaj poziom. Ale chyba to nie jest takie złe rozwiązanie. Patrząc na to, że tutaj przeciwnicy mogą trochę zadać obrażeń. Przy dużym pancerzu to jesteśmy bezpieczni. I co mamy? Miksturkę mamy z pancerzem, szafir, złoty pierścień. No to się to sprzeda. Nie żebym jakoś bardzo mocno potrzebował teraz złota. Chociaż będzie potrzebne, bo trzeba będzie anioły wynająć. Także pewnie to zrobię. Co jeszcze do sugerowanych armii? No to jedynie Lancer tutaj się wypowiedział, że trzy anioły byłyby spoko.
Ale jeśli chodzi o obecny układ armii, to się zastanawiam, czy nie wziąć sobie tylko jednego po prostu. Zamiast rycerza Imperium. Zostawić czarodzieja, zostawić patriarchę, bo to naprawdę dobrze funkcjonuje. Dobra, teraz na ciebie, Baalu, czas. Idę tylko zakładając to, co oni mogą zdobyć na Mgle Wojny. No i co się cały czas sprawdza. Mają te drugie poziomy. No a tutaj powinny być nawet trzecie, więc w sumie... Być może tutaj ten demon i berserker był na starcie. Nie zmienia to faktu, że oni nie mają budynków. Więc Molocha, jeżeli spotkam, to takiego, który był na starcie już u niego w armii. Dobra, bez problemu poszła ta walka. No i jest awans. Jest szósty poziom, artefakty się weźmie. Artefakty wezmę na pewno. O, laska demonologii. Dobre zaklęcie, będziemy mogli i my też za stówkę im tam tłuc. Oczywiście zakładając, że będziemy mieli bardzo trudno dostępną w tej misji manę śmierci. Ona jest pod stolicą, jest bardzo dobrze pilnowana czarami. Pójdziemy tutaj do tego kusznika później. Jeszcze w głąb tych terenów, tam będzie ruina. Dwór odwagi, w której to możemy zdobyć róg świadomości, dający nam 30% pancerza. Co się oczywiście przyda jak najbardziej. A i tutaj już w międzyczasie zadziałam sobie. Zrobię kolejnego myśliwego. O, mój poprzedni zginął od jednego zaklęcia. Może ten będzie miał więcej szczęścia, ale to takie gdybanie. No i z tym gryfem może zawalczę. W sumie to jest szansa, że na radę to zrobić tak, żeby wszyscy przeżyli. No oczywiście, pewnie jakieś chybienie się zdarzy, ja tego nie przeżyję. Ale chybienie się zdarzyło ze strony przeciwnika, także w ogóle bez żadnych strat. No i pięknie. O to chodzi. Dobra, no to teraz tutaj działamy. Starczy mamy akurat na dwa przyspieszenia, no to dajemy dwa przyspieszenia. Nie wystarczy many już na ochronę przed ziemią, więc no... Obydwa czary jakby wleciały, to przeżyje mi tylko Isuel, ledwo co. Dobra, tu mamy armię bardzo podobną, o ile nie identyczną co wcześniej. No i tutaj też sobie poradzimy bez problemu, maga już się pozbyliśmy. Dobrze, tu tylko Gargules będzie uderzał. W tył, jeszcze przez chwilę. No, dobry pancerz plus jeszcze healer, no to już tutaj robi naprawdę wielką robotę. Dobra, ustawmy się tak, żeby tu być już na wylożce. A co ty masz, kolego? Moloch. No to musiał być ten na starcie. No, oczywiście tutaj nie wiadomo, ile by zdobył doświadczenia, bo to już jest maksymalny poziom. Pewnie, gdyby to było tak jak Disciples 2, no to... Zdobyłby jeszcze ze dwa poziomy, byłby groźniejszy. To jest duże zagrożenie. Dość dużo obrażenia w przedniej linii, ale oni się wolą skupiać na Archaniele. Dlatego widzę, że tutaj są szanse duże, by w ogóle nie zaznać jakichś wielkich krzywd. Chybiamy, ale to tam trudno. Byleby tylko ta walka nie trwała zbyt długo, bo to z automatu będzie ucieczka. Ale gdyby można było ją toczyć bez ograniczeń, to możecie sobie chybiać. No i wspaniale. Pozbyliśmy się ich. Wszystkich. Cały ten orszak, który tutaj przybył. Demoniczny. Jedna taka niepozorna archanielica się tego pozbyła. No ale teraz poczekajmy na odpowiedź Legionów. Mentapote zrzucona w smoka. Najprawdopodobniej tego czerwonego, który tam jest. Coś tu Beliar próbował robić. Rózgowiczki lecą. Dobra, bierzemy te artefakty. W zasadzie nie widzę niczego, co mógłbym tutaj wziąć. Inicjatywa.
to mi da 16. To nie wiem, czy bym nawet chciał. Jeżeli już to nawet, jeżeli miałbym coś jeszcze wziąć, to odnajdywanie dróg pewnie. Teraz wezmę artefakty. Regeneracja też by nie była głupia, bo jednak Archanioł by odzyskiwał zdrowie co turę. Szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostanę czarami porządnie. Okej, okay. Co my tu mamy? Nie wiemy, co my tu mamy. Trzeba złodzieja w ogóle było już wcześniej dużo wysyłać. No dobra, wyślemy go teraz. Zresztą złodzieje też będą pod tym kątem przydatni, że jeżeli by wróg miał rzucać czary na nas, to on będzie te czary na siebie ściągał. Oczywiście. Z pewności i tak to nie mamy, że dobrze zwabimy naszego wroga w ten sposób. Dobra. Po ten róg idziemy. Tak, tutaj właśnie jest ruina. Ruina z tym rogiem. Teraz tylko się uporać z niedźwiedziem i z kusznikiem. Marna to przeszkoda, skoro daliśmy sobie radę z wielką ilością demonów już. No i za chwilkę dwór odwagi. Ale many nie mam za dużo, więc może nie będę tak szastał. Może się ona przydać. Mógłbym tutaj postawić żywą zbroję, ale to nic nie da raczej, bo... Najpewniej rzuci mi tutaj wróg czary, po pierwsze. Po drugie i tak tutaj nawet się nie dostanie. Do tej many kamieni. Zobaczymy, co on zrobi w ogóle. Wzywa Beliara gdzieś. Być może na tego smoka, na którego rzucał czary. Najprawdopodobniej na tego czerwonego, bo już zielonego tu nie ma. Mentapotes nam rzuca. To trochę zaboli. Zwłaszcza tym Nomlinie. Władca burzy tam jest w środku. No to trzeba będzie na pewno użyć leczenia. To już wystarczy. I dam sobie świętą zbroję. Dobra, jestem ok ustawiony. Żeby się nie wskakiwać na środek, bo 20 godni wojownicy to jest jednak bardzo duża siła rażenia, 115 punktów obrażeń. Plus jeszcze ten władca burzy. On jest tylko tutaj dodatkiem do tej pizzy. Pizzy ciosów. W zasadzie to nie jest nam w stanie za dużo zrobić, zadaje 26 punktów obrażeń, co patriarcha bez problemu uzdrawia. No i dość powolna agonia tego czcigodnego wojownika, bo teraz musimy się przebijać. Rycerze Imperium tu przez olbrzyma, te jeszcze chybienia jakieś wchodzą, ale za chwilę i czarodziej zrobi tu porządek należycie. Dobra, no nie przedłużajcie niepotrzebnie tej walki. Jest ograniczony czas niestety. 239 punktów doświadczenia. No, samemu to... Zostałaby jeszcze więcej. Około 1000 by to było. 750 sztuk złota. Róg odwagi. 30% mniej punktów obrażeń. No, kosztem 10% dla reszty drużyny. Ale teraz mamy 80 pancerza, mając wszystkie buffy, czyli no, jedynie tą świętą zbroję. Że ty już możesz naprawdę tutaj stać sobie na środku i w ogóle nic sobie nie robić z ataków wroga. Tu możemy przejąć w końcu manę piekielną. No, rózgowiczki się gdzieś tam rozlały, wycofały. Tutaj mamy jeszcze armię do pokonania. Co teraz? A, tu jeszcze jakiś idzie, a właściwie to leci. 4, 6, 8, 10, 12. No, akurat się mu uda do tego Isuela podejść. Akurat starczy mu ruchu. Pewnie to zrobi, zobaczymy. No, pewnie będzie chciał wtarnąć tutaj w te tereny moje. Gismare.
Tak na dobry początek. A nie, no, lecą rózgowiczki. Ten doradca się tu w ogóle nie ruszył. Dobra, odkryjcie w końcu karty. To, że tutaj zablokuję przejście, pewnie tylko chwilowo, to i tak nie robi mi niczego złego. Jeszcze sobie tutaj powalczymy, więc jeszcze w tym momencie nie chcę wchodzić w to miejsce. Dobra, 200 many, nie będę też przesadzał. Z używaniem niestety, no nie udało się podejść, to się nie udało. Może Gotre będzie miał jakąś robotę zaraz. Mroczny paladyn berserker. No to on z berserkerem, jak ona się nazywa na I, Indhadar. No. Właśnie, z tym Indhadarem będzie mógł sobie walczyć. Tu jakieś kolejne czary wchodzą, ale na szczęście tylko 15, na razie przynajmniej. Ja nie będę z tobą walczył, bo ty nawet też nie chcesz za bardzo. Nie, nawet tutaj blokada ze złodzieja wystarczyła. O dziwo jeszcze. O, krasnolud, wojownik. Ustawmy się tak. I do walki. Punktowe obrażenia też nie są mi straszne, bo i dobre punktowe uzdrowienie mam. Takie pomiędzy kapłanem a... kapłanem zwykłym, a kapłanem Imperium. Ale jak jeszcze przeciwnik nie trafia, to już w ogóle jest dużo łatwiej. Aniołek to chyba 1800 tam kosztował, 75, coś takiego. Może damy tego rycerza Imperium naszemu koledze, tropicielowi. Jakby jeszcze zdobył tych strzelców, to już byłaby fajna armia. Tego chyba tak zaraz uczynię. Po pierwsze też dlatego, że tak musimy nim podejść, mamy tutaj skarb. Weźmiesz sobie tego kolegę tutaj. Na sprzedaż jeszcze weźmiesz przedmioty. No ten artefakt. A możesz nawet go sobie wziąć. Być może będziesz go nosił, jak zdobędziesz poziom. Dlaczego by nie? Tu jeszcze masz artefakty. Święty kielich to sprzedaż, ale jakbyś sobie runiczne ostrze założył i taki miecz nadziei, no to całkiem fajne obrażenia byś miał. Dobra, sprawdzaj co tu jest. Rubin, antyczny relik, stroż życia, odnowy, diament, ochrona przed okiem. No to tutaj też są na pewno miksturki, które się przydadzą. No podejdź tu i za chwilkę to weźmiesz. Złodziej dostaje. No dobra, złodzieje tam mogą dostawać. Nie przeszkadza mi to wcale. Sprowokował mnie do pojedynku. I tym razem wygrał. Taki odważny. Mój władco. Dobra, tak, no to ty przekazujesz, o właśnie, eliksiry. Zwój też możesz dać. No i sprzedajmy to, co niepotrzebne. Kasy jak lodu, duchowa laska, zwój burzy, ile to kosztuje? 600, może je kupię po prostu. Tak samo jak te pancerzowe. Do tego jeszcze dowódca mag, który by tutaj... Dobra, dajmy mu jakąś tam armię. Żeby się nie czuł taki samotny. Przekażę te wszystkie zwoje. Do niego. Wiem, że mam tutaj ten eliksir dający permanentnie szansę trafienia, ale dam to aniołowi, więc jeszcze poczekam sobie. Wasza wysokość? Dobra, teraz tak, ty tutaj dawaj te zwoje mu. No i mag będzie musiał siedzieć w mieście, żeby on jakoś w miarę był bezpieczny też. Za wielkiego ojca. Dobra, ty mi przekaż tutaj te mikstury. Podlatuj tutaj do niego. Nie starczy ci tutaj ruchu, a szkoda. Za wielkiego ojca. O, tego żołnierza. To by można było zwolnić, ale może damy po prostu temu arcymagowi, bo już jakieś tam doświadczenie ma. Mógłbym oczywiście się jeszcze wycofać nimi. To coś tam więcej zdobędzie.
Dobra, wycofuj się i niech sobie Giermek tu sam powalczy. No i fajnie, 30 dostał, więc przyzwoicie. No dostaniesz tego lepszego Giermka. Czy żołnierza. Tak, do ołtarza aniołów trzeba będzie się na pewno przenieść. Szkoda, że nie mamy czarów zasłaniających mgłę wojny. One by się przydały. Tymczasem tutaj wróg znowu zaczyna z czarami coś. O, i przychodzi kolejny orszak. Odkryłeś mojego szpiega. Uczynię to tylko w mojej mocy. Uczyniłeś to w takim właśnie momencie, w którym za bardzo nie chciałem, żebyś to czynił. Ale tutaj są jacyś kultyści, garku. Z czym ty do ludzi w ogóle? Fakt faktem, że mi tutaj uderzyłeś za to 15, więc to trochę zabolało. Dobrze byłoby cię teraz czymś osłabić. Na przykład takim miskarnem. Zwoje też po coś mamy. Przydałoby się w ogóle mieć taki czar na stałe. Ale mamy z przodu rycerza Imperium, więc on sobie da radę, jeszcze tym bardziej jak przeciwnik chyba przerażony jego widokiem. Co byłoby dziwne, jak demony przerażone, nie mogą go trafić. Jeszcze brakuje wam tego doświadczenia, no niewiele, ale wam brakuje, no. Dobra. Nic tutaj nie ma groźnego, więc nawet się nie musimy jakoś specjalnie bać przeciwnika. No nie mogę jakoś tak do ciebie podejść, nie mogę. Dobra, to walić to. Idziemy sobie po prostu dalej, omijamy was. Co teraz? Wasza wysokość? Dobra, staniemy tutaj tak. By ten nasz Godfrey przypadkiem nie dostał za mocno. Wasza wysokość? I zrobię kolejnych złodziei, bo tutaj się już populacja wykrusza. Tak ze dwóch, no bo jeszcze musi oczywiście mi starczyć złota na zakup nowej jednostki. No i zobaczmy, co tutaj wróg zrobi. 60. Bolesne. Tu już coś próbowałeś zrobić, szkoda. Myślałem, że właśnie cię capnę tym moim tropicielem. To by akurat łucznicy dostali poziom. Tu wchodzisz jeszcze, cwaniaku. No i niestety, ale... miałem powiedzieć, że stracę czarodzieja. Niech, ale i tak go chyba stracę, bo źle uleczyłem. No właśnie. Myślę, że to już będzie... No to mamy super armię. Giermek będzie musiał sam sobie tutaj poradzić. Ale za moment będziemy mieli anioła, to już nie będziecie tacy hardzi. Ta walka się zresztą z automatu jeszcze pewnie skończy. No boże, jeszcze 3 ciosów potrzebuję. W ogóle to jeszcze poziom zdobędziesz. Giermek, dobry healer i sobie radzi z każdym. Ale poziomu nie ma. Ale tak czy siak, lipa. No dobra, się odwracam. Nie chcę się tego walczyć. Całe wieki. Za wielkiego ojca. Państwo, cwaniactwo. Chcieli wycwanić się tutaj. Co ty tu masz? Berserkery 2. No to na sobie się uleczymy. Spadaj, Giermku, jesteś już po prostu słaby. Dobra. A jeszcze tego Intalara trzeba będzie... Itarara... się pozbyć. To pewnie rzuci czary i tak dalej. Tu mamy tylko kusznika, no ale ten kusznik też coś zrobi tylnej linii. Wiara.
Zresztą tam jeszcze nawet nie dojdziemy. Dam przyspieszenie. Dam leczenie. I to wystarczy. Nawet skłonny jestem teraz dać jeszcze sztandę. No i powalczymy tu. W tym mieście. Dobra, czarodziej przeżył ledwo, ledwo, ale przeżył. Opuściliśmy w ogóle naszych tutaj towarzyszy, tropiciele i arcymaga, ale tam sobie dadzą radę raczej. Chyba że zaczną się jakieś chore obrażenia, ale widzę, że bot na razie jakoś nie za bardzo rzuca tymi obrażeniami za stówkę. Ale to może być tylko taka cisza przed burzą, bo też się zdarzały sytuacje, gdzie bot nie rzucał, myślałem, że może nie ma many, ale jak może nie mieć many, jak on tu wszystko ma praktycznie. Krasnolud kusznik. No nie mam many tu już nawet za bardzo. Nie poszaleję. Marmurowy gargulec. O, to już będzie trochę... Zbawienie jest blisko. Trochę większe wyzwanie. Wasza wysokość? No ale jak tu kilku złodziei wejdzie i potruje, to będzie dobrze. Arcymag ma jeszcze jakieś zwoje. W razie czego, tutaj może... postraszyć. Dobra, zobaczmy, co wrogowie zrobią. Piekielny pies, pomagasz mi przejąć miasto? A nie, no myślałem, że chcesz się tutaj dołożyć. Osłabić trochę, żeby mi było łatwiej przejąć. Ale taka pomoc nie jest mi potrzebna. Walcz tam, kurde, co będziesz się przejmować. Jeden cios zadasz. Super, mamy tutaj dwóch czarnoksiężników. Więcej ekspa dla mnie. Super. Ja tutaj nie będę narzekał na to na pewno. Co teraz? To idziemy w ciebie. Będziemy cię truć. To tak srogo. Co teraz? Uczynię co tylko w mej mocy. No, już dobrze dotruty jest. Nie no, błyskawicy nie będę rzucał. Trochę bez sensu. Nie brakuje ci dużo doświadczenia i to jest właśnie najgorsze. Wolałbym właśnie takiego złodzieja dobić, który tam wcześniej zginął. W tym wypadku dobrze byłoby to tak wytruć, że... by nic z was nie zostało, no ale... Ja tu niby dojdę do nich. Dobra, rzucaj ten kamienny deszcz. Jednak... chcę mieć pewność, że oni będą tutaj bezpieczni. Czarnoksiężnicy dalej żyją. Dobra, spróbujmy. Jeden strzał może chybić. No, wszystko trafia. Dobra. Jest okej. Jeszcze by ten Godfrey zdobył poziom, to byłoby też super, bo wtedy dałbym mu żywotność, to by przeżył cios. Chociaż no... z drugiej strony te artefakty by się przydały dla niego. Wasza wysoko teraz? A tu jeszcze mam tak do przekazania jakieś przedmioty. To zwoje trzeba przekazać na pewno do maga, no i te mikstury. Dobra, ty tutaj się wybrałeś, to bardzo dobrze, bo jesteś groźny dość dla tamtych moich towarzyszy. Przejmijmy sobie najpierw miasto. I zaraz się pozbędę tamtego doradcy. Miałem zamiar tą rózgę przejąć, no ale... priorytet się zmieni. Frobenius, dzięki mojej sztuce wiem, że jesteśmy już blisko celu. Przepowiedziano jednak, że czekają nas jeszcze niespodzianki. Z całą pewnością. U Legionów nigdy tu nie będzie bezpiecznie. Zawsze jakieś tam niebezpieczeństwa czyhają. Dobra. Tutaj mamy obrażenia dość duże. 95 punktów życia, to 30 pancerza. 35 ty nam zadasz. A ty nie masz poziomu. So, ja tutaj tak. Nic się tu nie stanie złego. No jeszcze udłujecie też w ogóle tam. Nie ma tematu.
Dobra. Teraz już po tobie. Kolejne tu rzeczy trzeba będzie to usunąć, albo... No, mamy niby na Archanioła złoto, ale to... Tutaj jednego nie mamy, to dobra, zrobimy kolejnego. Przyda się taki Archanioł typowo pod samo usuwanie i stawianie rusk. Bo nasz Isuel niekoniecznie będzie miał czas na to. Co my tu w ogóle mamy? Ile tu tego jest dziadostwa? Coś dla naszego tropiciela. Aż on już i tak osiągnął maksymalne poziomy jednostek, sam tylko może tutaj zdobyć jeszcze jakieś doświadczenie. To może właśnie dla niego by tutaj się poświęcić. I temu magowi to mimo wszystko też bym coś tutaj zafundował. Też by było fajnie, gdyby te drugie poziomowe jednostki miał. W naszym ciągu nie mogę się tutaj czuć bezpiecznie. No właśnie, dlatego, że tutaj wróg będzie atakował nieustannie. Ale nawet nie zdążył zadać ciosu drugiego, który by wykluczył mi dowódcę, który doświadczenie musiał zdobyć. Muszę też się dowiedzieć, co tam jest dalej, albo przynajmniej mieć widok. Nawet nie wiem, kiedy coś mi tutaj wyjdzie. A widzę, że to jest demonolog jeszcze, to jakieś zagrożenie z pewnością jest dla mnie. Zakładaj sobie artefakty. Magowi daj zwoje, żeby już nie zapomnieć o tym. O, ty byś się mógł tutaj szkolić. Jak widać, to tutaj za dużo się nie wyszkolimy. Złodzieje powinni w ogóle iść na pierwszy front. W pierwszej linii, żeby tutaj w razie czego przyjąć na siebie ataki, a nie żeby robił to dowódca, któremu się szczęśliwie udało przeżyć. Tu nie musisz ustawiać rózgi, to nie jest konieczne, to się zaraz przejmie. To będzie ciekawa sytuacja. No i zaraz mi zresztą tutaj... One zresztą mi zaraz zaczną wykradać te zasoby. Jak to się przejmie już dla mnie. Dobra, podejdźmy może tylko tutaj. Następnie też do tego miasta się już wejdzie. Tak, żeby starczyło ruchu tylko. No, wlatują czary. Piętnastki, a to tylko tyle. Nic groźnego. Żałujcie, grzesznicy. Wziąłem te artefakty tak z braku laku, ale tak jak teraz myślę. Jak zdobędziemy w ostatniej misji drugi taki sztandar dający nam 20 pancerza, to nie wiem, czy i tak nie będę go wolał nosić. Ewentualnie, jeżeli bym smoczą tarczę zdobył, to dla Isuela to byłaby też idealnie, już 90 pancerza by miała. Czy jeszcze nie, bo to 30, a smocza tarcza daje 50, no to 80 pancerza by było. Snajper Fendrick, nikt z miasta nie latał, panie. Hej, czy czujesz ten odór siarki? Jeżeli będziemy maszerować dalej na wschód, to wejdziemy na terytoria Legionu. Królowa jest uwięziona na południu, musimy się śpieszyć, panie. Dobra, będziemy się śpieszyć, ale to tak powoli. Za wielkiego ojca. Dobra, dla ciebie na pewno będzie potrzebna tutaj posiadóweczka. A, bo ty w ogóle nie mamy świątyni. No to ciekawie. No ja nie wiem, czy ten rycerz Imperium tutaj da radę 85 punktów życia posiadając. Gdy w łapie mamy spore obrażenia. To jest praktycznie 60, 100, 140, 200. No to jeden cios zada, ten roczny paladyn. Ale nie, żebym jakoś się tutaj śpieszyć z tym. Dobra, złoto jest potrzebne, tak jak mówiłem. I tak jak myślałem. No, zakończmy turę. Znowu smoka rzuca czary, ale to chyba nawet nie w tego czerwonego. Aha, rózgowiczki już zmieniają.
miejsce, do którego chcą się przemieścić. Mój władco. A tutaj ta z mrocznym paladynem jest. Co teraz? Poza tym ja jeszcze mogę to otruć. No. Dobra. Dobra, już jak czy chcesz to podejść w taki sposób. Otruj raz, zobaczymy czy on w ogóle... A, może podejść. Dobra. Jak tak, to w porządku. Co teraz? Uczynię co. No, mogę to potruć, dobrze. Będzie dużo łatwiej. Na tyle łatwo, że pewnie mroczny palec nawet nie zaatakuje. Wspaniale. A co z wami? No trzeba się też was tutaj pozbyć. Dobrze by było, gdyby ten Gottfried tutaj coś zdobył, tego doświadczenia. Tu 316. No dobra, tu więcej nie trzeba się szkolić. To wystarczy, co wy tu macie. Na takich dwóch berserkerów. Ale będę musiał tego atakować. Nie wiem, czy to dobrze robię, że tak zużywam zwoje na takie trywialne rzeczy. Może lepiej łańcuch błyskawic opracować i swoim czarem tutaj uderzyć. Co teraz? Dodatkowo tutaj przecież mam złodziei. Co prawda niewielkie to były szanse, ale się udało. Tylko, że mroczny palec z berserkerem mi załatwią tego żołnierza. Że ja tu potrzebuję coś innego. Trzeba się pozbyć jednego z tych wojowników, bo ja i tak naprawdę nie potrzebuję aż tak wiele doświadczenia. Ale ty masz życie 76. No to mroczny paladin musiałby zejść. O ile się to uda. No się nie udało. Ale ma teraz tyle życia, że łucznik go pokona. Zobaczmy, czy trafi. Dobra, w porządku. Wszyscy to awansowali. Jest dobrze. Mistrza szybkości, mistrza życia, mistrza odnowy. Dobra, od jednego czaru na pewno mi nie zginiecie. Co teraz? Tu to by się przydało w ogóle. Pozbyć ciebie na pojedynku na przykład, ale tego się nie uda zrobić. Będzie straszyć. Co teraz? Wasza wysokość? Teraz? Dobra, złodzieje już zrobili wszystko co w ich mocy. Tak jak to mówią, że uczynią co tylko w ich mocy. Mogę się tu niby wrócić jeszcze i pozbyć się tego ostatniego tchnienia rózgowiczek. O ile mnie tu nie wystraszą. No właśnie. Jeszcze czarodzieja się pozbędą i ja też będę musiał uciekać. Ale już się to nie stanie. Nie jest to żadna strata, ponieważ i tak nie dostają tu już jednostki doświadczenia. Że można tutaj osłabiać tę armię. Czasami można nawet się pokusić o po prostu zabicie jakiegoś niewygodnego przeciwnika, skoro i tak nie dostajemy doświadczenia, więc sobie trzeba teraz ułatwiać te walki trochę inaczej niż Disciples 2, gdzie jednak się liczyło to doświadczenie, osłabiało się przeciwnika tak, żeby tylko zadać mu na przykład cios jeden. A tutaj wcale nie trzeba tak kalkulować, to po prostu się można przeciwnika pozbyć, żeby się pozbyć kogoś niewygodnego, kogoś kto może tutaj potencjalnie stwarzać zagrożenie. Albo osłabiać inne jednostki bardziej żywotne kosztem tego, że możemy jakieś słabsze pozabijać. Bo myślę, że to jest trochę inny sposób i może nawet atut, że się dzieje to w taki sposób. W ogóle tu się rozrosło miasto, tak jakby to było miasto Legionów, no ale zasięg tu jest dość duży. Na tej wyspie wchodzi w ten zasięg w końcu stolica, jeszcze jakieś miasta, dwa nawet ich. Ktoś tutaj wszedł, jakiś tam podrzędny dowódczyna. Teraz to wszystko będzie moje, imperialne. Ale tutaj no to będzie już dużo, dużo, dużo więcej do zrobienia. Czy w sumie równie dobrze można w ogóle olać teren Legionów i pójść na zadanie. Tak też można zrobić.
Mamy już armię dobrą. Przedmiotów też już mamy wystarczająco dużo, by sobie poradzić. Ale nie, ja tak nie będę robił. Ja tutaj oczywiście podejmę rękawice i będę próbował napsuć legionom krwi, tak by poczuły potęgę Wszechojca. Dobra, Godfroy. Ty już tam swoje jakieś masz. Masz jeszcze miksturkę. No to możesz to przekazać do mojej głównej armii za chwilę. Tu będziecie wszyscy w ogóle teraz stacjonować. Wasza wysokość? Jakby się udało jeszcze złoto zebrać, to czemu by nie wziąć anioła jeszcze jakiegoś do armii? Na przykład tobie, zamiast tego rycerzyka. Ale to dopiero jak będzie złoto. Jeszcze by świątynię wypadało zbudować, bo nie powiem, że nie przydałaby się. Mamy zwój niewidzialności jeden, ale no nie chcę go na razie używać. Jeżeli już bym chciał to zrobić, to w jakiejś sytuacji, gdzie no będę mógł być zagrożony. Dobra, odsłaniajcie tutaj. Aha, tu mamy z bestią i demonologiem tego Ogrezema, więc bardzo groźnie dla mojej tylnej linii. Tu będą dość duże obrażenia, chyba z 60 albo nawet 65. To może sprawdzę się w ogóle złodziejem, jakie ty masz tam obrażenia, jaki poziom, bo tego nie pamiętam. No, przyszedł ktoś powalczyć. Nie wiem po co. No ale jak tak bardzo chcesz dostać. Ale to też w sumie nie jest złe, że tak się podzachowuje. Przynajmniej jest odważny, mimo że jest słabszy. A w Disciples 2 bardzo często po prostu ucieka, nie podejmuje walki. Nawet sytuacja, gdzie nawet byłoby to korzystniej dla niego, bo zadałby jakieś obrażenie, trzeba byłoby się wracać, leczyć i tak dalej. A tutaj po prostu bot jest wasza wysokość? Pasywny. Uczynię co tylko w mojej mocy. Dobra, wyślij szpiega. Tu jakiś jeszcze idzie z czarnoksiężnikami, a Samuel 25%, no to nieźle. Który ty masz poziom? 7 i 85 nawet punktów obrażeń. No, to czarodziej by miał przekichane tutaj. Zdecydowanie. Za wielkiego ojca. To trzeba się tutaj kogoś pozbyć chyba, nie? Dać sobie może też świętą zbroję, chociaż to będzie nadal. Nie no, 50 pancerza jest. To ciekawe. Przecież by jeszcze po wyjściu z miasta to zostało. Może to był błąd wizualny. No ale dobra, teraz mamy 50. No i co tu zadasz 35? To będzie z 20, powiedzmy 5 nawet podciągnąć. 50 i ty 85. No to i tak nie da rady. Tutaj trzeba coś zrobić. Ewidentnie. Tego demonologa się nawet pozbyć może. Walniemy tak, łańcuchem błyskawic. Many już mam niewiele, to trzeba. Tu mamy czary. Walkirię wezwać. A no mogę ją wezwać. Potencjalnie coś jeszcze zrobi. Wezmiemy ją w takim miejscu, żeby coś odsłonić tej mapy. Dobra, ile tej potrzebuje? 6 punktów ruchu. 2, 4, 6, 8, 10. No i dobra, tyle mogłeś maksymalnie pójść. Ciebie już nie ma. Został tylko ten Ogrezem. Ale to okej. To jest okej, to już może być tak jak jest. Tak myślę. Chyba, że coś pomylę w swych obliczeniach. Nie, nic nie pomyliłem, wszystko okej, wykalkulowane.
383 punkty doświadczenia. No jesteśmy bliscy maksymalnego 7 poziomu doświadczenia. No i ty musisz tu walczyć. Gdzie jest nasza rózgowiczka? Tutaj w mieście się schroniłaś. Jest dla ciebie misja bardzo ważna. Dobra, ty idź się schroń w mieście. Złodzieje idą ze mną. Wasza wysokość? No ktoś musi przyjąć te czary na siebie. Wasza wysokość? Czy potrzebujesz mych usług? Okej, okay, zakończmy turę, zobaczmy co się stanie. 15. Okej, okay, to mogę przyjąć na klatę. Walka tutaj z magami. No to jest dość niewygodna armia, trzeba by przyznać. Zwłaszcza dla tych moich podstawowych dowódców. Dobra, niech się zakończy tura. Zakończę też odcinek od razu. Właśnie, 44 dzień. To wszystko na dziś, więc już znacie odpowiedź na to, co się stało, co się wydarzyło. Kiedy już barierę Zielonego Smoka pokonałem i wszedłem dalej. Ileż tu nagrobków. Imperium podołało. Ale czy jeszcze da radę temu wyzwaniu na tych ziemiach? Przekonamy się o tym w następnym odcinku. A tymczasem Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.